Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Po raz drugi nad Wartą między Beleniem a Strońskiem walczyli żołnierze polscy i niemieccy. Tym razem nie na śmierć i życie, ale po to, żeby przypomnieć o jednej z najważniejszych bitew województwa łódzkiego. Chcemy przede wszystkim upamiętnić tych, którzy zginęli bohatersko walcząc w obronie naszych granic w 1939 roku. Walcząc za ojczyznę. W pełnej rozmachu inscenizacji Bitwy nad Wartą, którą zorganizował w sobotę 4 września Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wzięło udział 200 rekonstruktorów. Były także samolot, czołgi, ciężarówki, ciężkie karabiny maszynowe, armaty i moździerze. Co roku Łódzkie zaprasza na wakacyjne spędzanie czasu w kajaku, wiosłując po pięknych rzekach Łódzkiego, Pilicy czy Warty. Od 2 lat tradycyjnie sezon kończy się pożegnalnym spływem i w tym roku 70 osób wzięło udział w kajakowej przygodzie na rzekach Łódzkiego. Nie wiedzieć o niczym? To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. To jeden z najbardziej znanych cytatów z dramatu Moralność pani Dulskiej. W tym roku w narodowe, 10. jubileuszowe czytanie zaangażował się wicemarszałek Piotr Adamczyk wspólnie z Tobiaszem Bocheńskim, wojewodą łódzkim. Przeżywamy, wczuwamy się w rolę bohaterów. Chcemy uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach znajdujących się na kolejnych stronach każdej książki. Od premiery Moralności pani Dulskiej upłynęło już 115 lat. Pomimo upływu czasu te wady, dwulicowość, zazdrość czy też zawiść dostrzegamy również dzisiaj. Czytanie Moralności pani Dulskiej odbyło się w ogrodach Pałacu Herbsta w Łodzi. Wzięli w nim udział poza wicemarszałkiem i wojewodą aktorzy Łódzkiego Teatru Jaracza. Ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, Dulskim, pra-Dulskim, ober-Dulskim, że będę rodził Dulskich, całe legiony Dulskich. Zbigniew Zięba, wicemarszałek województwa łódzkiego, przekazał policjantom z Łódzkiego 12 walizek wypełnionych wyjątkowym sprzętem. Są to atrapy narkotyków i przedmiotów służących do ich zażywania i przechowywania. Posłużą policji do szkolenia rodziców i nauczycieli. Będą rozdysponowane wśród komend powiatowych naszego regionu. 12 takich zestawów, wartość każdego zestawu to około 2000 zł. Poznaliśmy 7 laureatów finału okręgowego 36. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu Zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią. Dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów, sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw.
kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście przyczynia się przynajmniej po części do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież, jak wszyscy wiemy, część, tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury. To dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami listopadowych świadczeń i w tym roku wyniesie 1250 zł i 88 groszy brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na 31 października bieżącego roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalnego. Podkreślam jeszcze raz, dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym pracownicy pierwszego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi zebrali artykuły szkolne dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy. Przekazanie zebranych darów odbyło się w poniedziałek 6 września. W 1993 roku przy TPD w Łęczycy otworzono placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego o nazwie Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze TPD. Otwarcie ogniska umożliwiło nieodpłatną codzienną opiekę nad wychowankami w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, a także w dyżurne soboty. To właśnie z myślą o dzieciach korzystających z tej opieki pracownicy ZUS przekazali towarzystwu 5 kartonów wypełnionych m.in. kolorowymi bibułami, klejami do papieru, nożyczkami, taśmami klejącymi, kredkami, farbami, długopisami, zeszytami, blokami rysunkowymi i technicznymi, pędzlami, plasteliną, ciastoliną i innymi artykułami szkolnymi. Mamy nadzieję, że przekazane przedmioty posłużą dzieciom do kreowania pięknych prac plastycznych i sprawią im dużo radości.
Dzień dobry, Anna Biskupska. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. Przedstawiciele władz miasta, organizacji, harcerzy i mieszkańcy wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznic wybuchu II wojny światowej i podpisania porozumień sierpniowych. Uroczystości z okazji Dnia Solidarności i Wolności 31 sierpnia odbywały się wyjątkowo przy nie najlepszej pogodzie. Słowa podziękowania skierowane zostały jak zwykle do członków opozycji antykomunistycznej, w tym przedstawicieli zgierskich ruchów niepodległościowych i obywatelskich. Obchody tradycyjnie zorganizowano przy Pomniku Wolności i Niepodległości. Dzień później, 1 września, oddano hołd ofiarom II wojny światowej, żołnierzom i ludności cywilnej. Delegacje spotkały się przy grobach wojskowych na Starym Cmentarzu oraz przy pomniku rozstrzelanych Polaków w okolicach Malinki. Moralność pani Dulskiej, sztandarowy i ponadczasowy dramat Gabrieli Zapolskiej był tytułem tegorocznej akcji Narodowe Czytanie. W Zgierzu jak zwykle nie zabrakło chętnych do udziału w wydarzeniach towarzyszących. O Hesiu, Zbyszko? No co? Tegoroczne wspólne czytanie lektur, mające stanowić promocję czytelnictwa i literatury, odbyło się w sobotę 4 września w mieście Tkaczy. Jak co roku uczestniczyli w nim mieszkańcy, przedstawiciele jednostek kultury i władze miasta. Oprócz wspólnego czytania wybranych fragmentów moralności, uczestnicy mogli wysłuchać koncertu, obejrzeć wystawę fotografii oraz zobaczyć inscenizację niektórych scen wydanego i wystawionego po raz pierwszy w latach 20. XX wieku dramatu i przekonać się, że choć upłynęło wiele czasu, to jako ludzie nie zmieniliśmy się w istotny sposób. Dziś rozpoczyna się coroczna impreza miejska w otwartej przestrzeni Parku Miejskiego – zakończenie lata. Przez cały weekend do niedzieli 12 września czeka nas wiele wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i edukacyjnych. Jeszcze dziś wieczorem koncert Patrycji Markowskiej z zespołem. Niedzielny wieczór zdominuje z pewnością występ Kamila Bednarka, który będzie poprzedzony ogólnopolskim konkursem wokalnym Zgierzogranie. Atrakcji jest jednak znacznie więcej. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych mieszkańców na dzisiejsze rozpoczynające się zakończenie lata. Po ciężkim czasie, kiedy te wszystkie wydarzenia nie mogły się odbywać, mamy okazję ponownie się spotkać, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm i reżimów sanitarnych. Zachęcam do radowania się wspólnego świętowania z przypadającego wydarzenia. Wiele fajnych atrakcji, na które w szczególności zapraszam tą starszą, jak i młodszą część naszej młodzieży zgierskiej. Szczegółowe informacje na plakatach i stronach internetowych miasta. miasto.zgierz.pl oraz na facebookowym profilu Miasto Zgierz. Mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem dotyczy ono akcji konkursu ekologicznego, które będą miały miejsce w Parku Miejskim w czasie zakończenia lata. Jedno z wydarzeń to akcja Zdarz i Wygrasz, której celem jest podniesienie świadomości w zakresie segregacji odpadów. Zasady są proste. Przynosimy do parku minimum 10 opakowań szklanych, a w zamian dostajemy sadzonkę lawendy. Można oczywiście przynieść więcej szkła i dostać więcej kwiatów. Podczas pierwszej edycji akcji Zdarz i Wygrasz mieszkańcy chętnie brali udział. Przynieśli w ciągu kilku godzin ponad 1,5 tony opakowań szklanych. Przynosili zarówno opakowania z domów, czyszcząc swoje piwnice, ale również sprzątając okoliczne tereny zielone. Przynosili butelki, słoiki, różne inne opakowania ze szkła. Druga atrakcja to konkurs edukacyjny Segreguję i kompostuję, w którym można wygrać kompostowniki balkonowe i ogrodowe. Obydwa wydarzenia odbędą się w sobotę, 11 września, w Parku Miejskim przy stoisku Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Zgierza. To już pewne. 23 września w ramach cyklu Co za gość odbędzie się spotkanie z kolejną wybitną osobowością. Tym razem zgierzanie będą mogli poznać bliżej Adama Ferencego. Miejscem spotkania ze znanym i popularnym aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym będzie tym razem filia Biblioteki Miejsko-Powiatowej przy ulicy Długiej. To już trzecie spotkanie po dłuższej przerwie wymuszonej pandemią. Adam Ferency to niezwykle popularny aktor. Z jednej strony grał w filmach, które weszły już do kanonu sztuki filmowej, takich jak Gorączka, Przesłuchanie czy Jasminum. Z drugiej strony znany jest też fanom lekkich pozycji, takich jak serial Niania czy komedia Fuchs. Także gorąco zapraszamy na to spotkanie.
Szczegóły spotkania zostaną opublikowane w mediach społecznościowych miasta Zgierza. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń.